Polski do 2016 roku, pozycja 709, uchwalało się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość stawek podatku nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w następujących wysokości. Punkt pierwszy. Od budynków lub ich części. A. Mieszkanie 0,62 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,68 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałami siewnym 8,99 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt D. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,29 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt E. Pozostałych tym zajętych na prowadzenie odpłaty statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 6,19 zł od 1 metra kwadratowego z wyjątkiem budynków pomocniczych służących gospodarstwu domowemu, na przykład szopki, stajenki, komórki, budynki gospodarcze, garaże 2,30 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt drugi. Od budowli 2% niż wartości określonych na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Punkt trzeci. Od gruntu, podpunkta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni. Podpunkt C. Od pozostałych tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,27 zł od 1 metra kwadratowego. Podpunkt D. Niezabudowanych objętym obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dziennik ustaw pozycja 1777 oraz 2016 roku pozycja 1020-1250 i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy. Jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Paragraf drugi. Zwalnia się z podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej, za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Punkt drugi. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Punkt trzeci. Grunty, budynki i budowle związane z ochroną przeciwpożarową z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Paragraf trzeci. Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa określa określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkasa określa odrębna uchwała Rady Miejskiej. Paragraf czwarty. Uchwała podlega wykonaniu przez burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Czy są uwagi do? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.